Dzień dobry, kochani. Czuję się, jakbym po prostu pierwszy raz cokolwiek mówiła do telefonu. Ale mam takie zalecenia od pani psycholog, aby spróbować żyć normalnie i wrócić do tego wszystkiego i żeby mówić i żeby nie wypierać, bo z tamtej nocy ja obecnie bardzo mało pamiętam. Ale to troszeczkę tak, jakbym nie chciała pamiętać. O samym porodzie chyba wam nie powiem nigdy, bo i tej nocy, bo to jest dla mnie traumatyczne jakieś doświadczenie i ja to chyba będę musiała, chyba, na pewno będę musiała przerobić u psychologa, który się zajmuje takimi tematami wcześniaków i nagłych porodów. Obecnie rozmawiam z panią psycholog ze szpitala, bo w ogóle ja muszę naprawdę pochwalić ten szpital. Ja wam mówiłam, że bardzo długo wybierałam szpital, ale nie wybierałam pod kątem wcześniactwa, bo tego się absolutnie nie dało przewidzieć, co się wydarzyło. Ale wybierałam pod kątem takim, że chciałam, żeby Alek był przy mnie i w ogóle to doświadczenie, że Laoś jest na oddziale intensywnej opieki, to mi pokazało, jak w ogóle ci ludzie... Wiecie, że to jest jedyny szpital w Polsce, który nie wygania... Nie w Polsce, w Warszawie, który nie wygania matki od razu po porodzie 2 doby, tylko matka może zostać z dzieckiem 10 dni i być przy nim. I ja miałam taką możliwość. Później zostałam przeniesiona do sali, która w ogóle była na Ojonie, więc ja miałam Leosia za ścianą, tak jakby za drzwiami. I chodziłam do niego dzień i noc, już wtedy nawet nie musiałam przechodzić przez żadne drzwi na oddział. Ale ja też trochę już tam ześwirowałam i myślałam, że wrócę do domu i wykąpię się i będzie lepiej, a wcale nie jest lepiej. Więc ja normalnie się zaraz zbieram i jadę do Leosia, bo to tak wczoraj też zrobiłam. Siedziałam z nim do końca, dopóki mogłam, a dzisiaj ma Leoś muzykoterapię. To też jest jakby norma w szpitalu Madalińskiego, że noworodkom przychodzi pani i gra na harfie i tłumaczy, dlaczego trzeba śpiewać do dzieci, do noworodków, jak to pobudza, jak to wszystko pobudza. Więc naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tych, i te wszystkie panie są takie jak anioły, jakby miały misję po prostu. Ale powiem wam, że od momentu wyjścia ze szpitala do domu miałam 5 ataków paniki, bo nawet jak zobaczyłam samochód, to zaczęłam po prostu wyć, bo ostatni raz samochód widziałam, jak tam jechaliśmy i było zakrwawiony fotel. Później windę, pamiętam, winda to samo i po prostu stałam i krzyczałam w tej windzie. Jakby są takie flashbacki, co pamiętam. No, ale muszę wrócić do normalności, bo tak jak wszyscy wypiszecie, tak jak pani psycholog mówi, syn nie potrzebuje. Trzeba też ogarnąć życie, dom, pracę i po prostu czekać, bo tylko czas mi może tu pomóc. Leoś ogólnie jest już zdrowy, on ma już super wagę, żeby wyjść, pięknie codziennie tyje, sam oddycha, jest takim już innym chłopcem w ogóle, jak odkąd się urodził, on był taki malutki, wszystko, a teraz już z ubranek nawet wyrósł jednych i mu donoszę, piorę i donoszę i taki jest, takie pućki już ma duże, nóżki już ma takie soczyste i taki, no już jest gotowy, żeby wyjść, tylko jest jeszcze ostatnia rzecz, że musi się nauczyć jeść, bo Leoś nie umie jeść i jest karmiony przez sondę do żołądka, ma próby jedzenia z butelki. I od paru dni czasami idzie, czasami nie idzie, ale musi zjeść 8 pokarmów w ciągu doby, aby wyjść. Taki jest wymóg. A co do szpitala na Madalińskiego,
Naprawdę dziękuję wam z całego serca za wszystko. Ja nawet nie sądziłam, że takie rzeczy, nie wiedziałam, że takie rzeczy istnieją. Słuchajcie, muzykoterapia to jest, w ogóle szpital na Madalińskiego to był drugi szpital w Polsce, albo trzeci, który coś takiego ma. Teraz jest już ich więcej, ale no właśnie ta pani z harfą tłumaczyła bardzo, jak ważne jest, żeby śpiewać do dzieci i właśnie, żeby pobudzać im wszystko. No i co wtorek na Madalińskiego, na Ojonie, pani przychodzi i robi taką muzykoterapię. Jest pani psycholog dla każdej mamy, która przez to przechodzi. Ja nawet nie wiem, ile razy już rozmawiałam z tą panią psycholog i gdybym z nią nie rozmawiała, to pewnie bym była w znacznie gorszym stanie, a ona mi naprawdę bardzo pomogła.